ktoś swoje zdrowie niszczy świadomie, no to przecież to czyja to jest wina, prawda? No. Oczywiście, że za własne, także wiesz, śmierć na własne życzenie. No takie, tak, 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 tak. Oczywiście, oczywiście. Także widzisz, moja kochana, ludzie nic nie zastanawiają się, nic nie myślą, jakie konsekwencje będą tego wszystkiego potem. Bo weź to samo Mareczek, nawet jak ma chory kręgosłup, nie? No. To on wie, że ma chory kręgosłup, nie można pić alkoholu. Tak. I tak dalej, i tak dalej. Mhm. Bo to przecież osłabia odporność, a jego zdrowie odporność, to przecież się ma kręgosłup, nie? Tak. To znaczy, nie da sobie nic powiedzieć, bo jeszcze wiesz, odżywiać się to on ci powie, natomiast, że on bardzo dobrze się odżywia i bardzo zdrowo i tu wynajduje jakieś takie, wiesz, rzeczy w sklepie zdrowe, że on rzekomo bardzo się dobrze odżywia, ci tak powie. No nie, a wiesz jak on do mnie mówi? No. Jak ja twierdzę, że się on źle odżywia, to ja mam mu kupić jedzenie, czyli zapełnić lodówkę, rozumiesz? Tak. I on wtedy się będzie dobrze odżywiał. Aha, on tak ci powiedział? No, o co chodzi? No. No tak mi powiedział. Tak. Że wiesz, jak ja twierdzę, że się on źle odżywia, pokazał mi, miał wtedy chyba puste lodówki, bo miał tam majonez i tam jeszcze coś, rozumiesz, dwie rzeczy, nie? Tak. Mówi do mnie, że w lodówce z jasem rozi, nie? Tak. I prąd ma z gniazdka, a to jedzenie to ja muszę mu przynieść, rozumiesz? Żeby się zdrowo odżywiał. No, no to wiesz, no to jest jak jest, nie, nie oszukujmy się. Słuchaj, z wódką nie będzie żyły i po prostu i odżywiał się, nie? Tak. Bo alkohol tak puste kalorie. Oczywiście. A przy chorobach, szczególnie przy chorobie kręgosłupa, to się trzeba zdrowo odżywiać, żeby nie utracić odporności fizycznej. Tak. Żeby, wiesz, ci kręgosłup nie bolał. Jak najmniej używać leków, bo leki to są, wiesz, zdradzieckie, bo się od leków człowieku zależnia, nie? Tak. Także wiesz, ale ona to w ogóle po prostu nie dba. Ja po prostu dbam, bo zdrowie mam jedno i chcę po prostu dbać o zdrowie, bo chcę być zdrowa, nie? Właśnie. No, a jako na siłę uszczęśliwiać nie będę i ja go też nie będę skonserować. Nie palisz papierosów. No, wiesz, on ale ty wódki w ogóle nie pijasz, jakoś tak tego, bo jeszcze ludzie na tych bankietach, na wernisażu, czy gdzieś tam piją lampkę wina, wódkę piją, no, chociaż nie piją, ale coś tam wypiją. A ty nie pijasz, no, zdaje się. Słuchaj, jak ktoś tam wypije lampkę wina na miesiąc, to nie jest dużo. No. Także wiesz, to jest jeszcze takie do uwzględnienia, ale jak już ktoś pije co tydzień, albo co drugi, trzeci dzień, no to już jest różnica, nie? Tak. Ale wiesz, czyli do alkoholu, tak. Jak się pije, to się trzeba też dobrze odżywić, czyli dobrze pod alkohol zjeść, nie? Tak, coś trzeba zjeść pod alkohol. Przykład, bo byle co zje i się napije, no to są później takie skutki. Tak. Zresztą jego wybór, jego sprawa, co on ze sobą robi, ja tam nie mam nic do tego. Oczywiście. A ja już w jego życiu nie będę uczestniczyć, nie będę do niego chodzić, bo to nie ma sensu, bo on do mnie szacunku też nie ma, rozumiesz? Uważa się za najmądrzejszego, nie chcę w ogóle dyskutować, bo to nie ma sensu. Taka jest choroba, że on jest najmądrzejszy, jak to mówią, że jest głupio, chytry, najmądrzejszy.